Zatroskany Piotr pyta, co będzie z umiłowanym uczniem ze względu na jego wiek. Jan był wówczas jeszcze chłopcem, ale wszędzie go było pełno. Przy cudownym połowie, przemienieniu, wskrzeszeniu córki Jaira, w wieczerniku, przy pustym grobie Jezusa i spotkaniu z nim nad jeziorem Genezaret. Dzisiejszą Ewangelię trzeba czytać między wierszami. Kiedy Piotr mówi, co z tym będzie, w gruncie rzeczy chce zapytać, czy mam być dla niego dobry i się nim zaopiekować. Jezusowe, co tobie do tego, ty pójdź za mną, oznacza coś więcej niż zwykłą troskę. Naśladuj mnie, czyli bądź święty. Być dobrym to za mało. Trzeba być świętym.